Rockstar sobie pomyślał, hej, kolejny wtorek, czas dodać coś nowego do gry, co by tu dodać? Kurczę, już nam się skończyły w sumie pojazdy do dodania. Dodajmy coś, co już jest w grze i sprzedajmy to za 6 milionów. Coś, co jest gorsze od na przykład Hydry, która jest tańsza. Hydra kosztuje 3 miliony. Hydra kosztuje 3 miliony, ma pionowy start i ma... pionowy start. Jest szybsza. Jest tańsza o połowę. O ponad połowę jest tańsza. Laser. Pojawił się laser. Czym laser jest dobry i lepszy od Hydry? To na pewno zwrotność. Jest bardziej zwrotny i moim zdaniem dlatego jest to lepszy myśliwiec. Ale jeśli chodzi o moc, tak, no to nawet powiedziałbym, że Hydra jest lepsza, jeśli chodzi o moc ogniową, nazwijmy to. Tutaj prawdopodobnie też mamy, nie wiem czy Rockstar może coś tam dodał, ale też mamy samonaprowadzające rakiety. Mamy chyba nienaprowadzane rakiety, no i działko. Działko najbardziej wartościowe z tego wszystkiego jest. Polecimy sobie tam moim śmigłowcem, Hunterem. Więc działko jest najbardziej wartościowe, bo możemy szybko nim wszystko zniszczyć, ale Hydra może zawisnąć w powietrzu i jeszcze dokładniej wszystkich zniszczyć dookoła, na przykład botów, bo jeśli zawiśniemy Hydrą w powietrzu i zobaczy nas jakiś gracz, no to będziemy super łatwym celem. Laser jest niezły. Można ponoć w nim zmodyfikować tylko... muszę tu lakierowanie zmienić, wiecie, bo mi się nie podoba jednak ten kolorek. Weźmy sobie matowy, czarny nie, ale szary weźmy sobie matowy, ok? W laserze ponoć da się zmienić tylko i wyłącznie kolor, bo jeśli do lasera dałoby się zainstalować flary, czyli system przeciwrakietowy, no to wtedy bym się zastanowił nad kupnem. Ale tylko wtedy, bo ogólnie jak masz Hydrę, no to kurde, tak? Nie ma problemu żadnego. W ogóle, ja wam powiem tak. Najlepiej jest, ja robię często te wydarzenia online i mamy tutaj coś takiego jak demolka. Demolka polega na tym, że musimy niszczyć pojazdy na drodze, samochody, jakieś tam pojazdy graczy, co tam zniszczymy, im bardziej wartościowa rzecz, tym więcej kasy za zniszczenia dostaniemy. Bardzo mało graczy jest na sesji. Zauważyłem. O, co to rakieta tak powoli leci? No nie to ja, ale co tak szybko, tym śmigłowcem, że on jest taki super. Tak? Ej, no prawda, mi się wydaje, że rakiety lecą jakoś wolno, nie wiem. Czy ten śmigłowiec jest chyba taki bardzo szybki? Ja powiedziałem samolot wcześniej? Nie wiem, wydaje mi się, że... No, jest ogólnie taki myk. Jak robicie sobie demolkę, podejrzewam, że nie odpali nam się na odcinku demolka, ale... Jak robicie sobie demolkę, lecicie do bazy wojskowej i niszczycie sobie buzardy. Najbardziej wartościowe są buzardy, były. Najbardziej wartościowe buzardy, za które możecie od razu za zniszczenie jednego buzarda 700 tysięcy dolarów zniszczeń dostać. Serio. Ale teraz, od niedawna właściwie, możemy zniszczyć lasera, za którego też dostaniemy 700 tysięcy. Wcześniej za zniszczenie lasera dostawaliśmy zniszczeń jakieś 30 tysięcy, 50 tysięcy, coś koło tego. A teraz dostajemy 700 tysięcy, więc teraz można jeszcze więcej na demolce nabić sobie uszkodzeń. No, ja tu podejrzewam, że jak wlecę, to zaraz zacznie mnie gonić policja, wojsko, dlatego że nie mam tu kupionego domku. Gdybym miał, to by nie było problemu. Ale no, jeśli chcecie sobie polatać tym laserem, a nie chce wam się kupować, to za darmo macie go w bazie. Z Hydrą nie macie takiej możliwości, nie możecie jej znikąd zabrać, tak? A lasera możecie bez problemu sobie wziąć z bazy. Ja często tak robiłem grając na PS4, bo tam nie mam żadnego takiego fajnego pojazdu, którym mogę latać. Już myślałem, że zamknięty jest. Nie mam żadnego takiego pojazdu do niszczenia, którym mogę latać. A tutaj... O shit, no jest jeden problem, że... Dawaj. No właśnie, tutaj jest tylko jeden taki problem, że trzeba jeszcze umieć stąd zwiać. A to nie jest takie proste, bo atakują nas czołgi. Chyba, że my jesteśmy tacy dobrzy i zniszczymy czołgi, zanim one zniszczą nas. Ale czasami i tak się nie udaje. Auuuuj! Chyba się uda uciec. Okej, okay, no i przeważnie jakoś ten samolot zawsze nam się uszkodzi, podczas gdy próbujemy uciec z bazy wojskowej. Ale to czasami się uda zabrać go bez uszkodzeń. Mimo to na PS4 udawało mi się na przykład jakiegoś gracza tam w Hydrze rozwalić, powiedzmy, nie?
ktoś mi tam pocisnął, a ja tam nie mam żadnego nawet bluzarda, nie mam tam na tej, na tamtej, no na konsoli, tak? I zawsze sobie brałem tego lasera i jak nie chcecie go kupować nawet, a gracie w online, możecie sobie spokojnie go z bazy wziąć i przetestować. Jak dla mnie, no teraz on nie będzie taki super jak Hydra, ale jest dużo bardziej zwrotny, no i przyjemniej się nim lata, to na pewno. Hydra jest taka jednak troszeczkę ociężała w tym skręcaniu, a laser, jeszcze jak gracie na padzie, to możecie sobie, zobaczcie, jak fajnie skręcać, nie? I też ma to super działko. Czy ono jest bardziej czy mniej celne, tego wam nie powiem. Wydaje się, że jest takie samo raczej. Tak? A też możecie siać zniszczenie, tylko nie możecie zawisnąć w powietrzu, jeśli byście chcieli. No to jest takie... Ale moim zdaniem ogólnie, jeśli macie hydrę, nie opłaca się kupować tego samolotu. No po co? Po jaką cholerę, no nie? Tylko... O, prawie mi zgasł. Tylko i wyłącznie po to, żeby sobie tam nim polatać, wezwać go szybciej może, o, to wtedy... Ale tak to się nie opłaca, no nie ma sensu. Moim zdaniem najfajniejszym pojazdem, jaki dodano z tych latających, to jest właśnie Hunter, którego sobie kupiłem. Hunter, jak się powinno czytać. Ja sobie go kupiłem, jest bardzo fajny, jestem zadowolony z tego zakupu. Jeśli bym dużo grał w online, to obecnie nie gram dużo w online, no bo cheaterzy, znaczy ostatnio nie spotkałem, teraz też chyba raczej nie będzie. Ale tak, było ich dużo, jak tam grałem i zniechęciłem się bardzo. Ale gdybym sobie grał często, to bym wybrał Huntera, który chyba nawet mniej kosztuje od tego, od lasera, nie? Teraz sobie zobaczymy, ile on tam... Nawet nie wiem. No patrzcie, jest tańszy. Jest sporo tańszy. Jak macie to... Wow. Shit, poważna sprawa. Znaleźli mnie. Niedobrze. No, a Hunter kupujecie za 3 miliony. Nieco ponad 3 miliony, tak? Tak, 3 miliony 100, czyli prawie tyle co Hydra. Oczywiście musicie mieć wcześniej magazyny kupione i te pierdoły, bo jeśli tego nie macie, to musicie kupić za 4 miliony. Ale jest to jeden z najbardziej opłacalnych, najbardziej fajnych pojazdów. No nie? Mówię o Hunterze. Słyszałem, że ten jeszcze, Batmobil, jest dobry, ale... Też mi pisaliście w komentarzach, że to strata kasy jest. Ja mam jeszcze tego dziada, też strata kasy totalna. Ten jest fajny samolot z wyglądu nawet, taki bardzo popularny wśród graczy, ale teraz już widzę, że nikt nim też nie lata. Z tej aktualizacji BWP jeszcze, o teraz jest nawet przecena, warto sobie kupić tego, nie warto kupić. No, opresora warto kupić, o moim zdaniem tampę bojową warto sobie kupić. Jest kilka pojazdów, które naprawdę się nadają z tej aktualizacji, ale na pewno nie będzie to laser. Pyro? Ciekawe jak Pyro się lata, już zapomniałem. W jednej misji chyba można się nim przelecieć. No i właśnie, jak macie sobie takiego, jak on się nazywa, lasera kupionego, to możecie go wezwać poprzez... Co to mi... Aha. Masz już specjalny? Gdzie ja mam ten specjalny? Gdzie on niby jest? Nie ma go tutaj, mogę go... Powinienem go wezwać! Ej... Jak już... No aktywny, to muszę go zdezaktywować chyba jakoś. Kontrola przeciwdziałania... Aha, to możemy w Hunterze sobie wybrać, zobaczcie, jakie dodatkowe opcje są. Kontrola luku bombowego, to może wybrać... A, fajne to jest. I przeciwdziałania, dobre. Podoba mi się coś takiego. Nie wiedziałem, że nawet taka opcja jest w Hunterze. Także widzicie, Hunter jest ciekawszy. Możemy sobie pograć z jakimś ziomkiem czy coś. Ale nie mogę... Czekajcie, opróżni? Coś siedzi w moim pojeździe? Chyba tak. Tylko zaraz mi się zniszczy chyba. Wygląda na to... Czemu nie mogę go wysłać? Spróbować pojazd osobisty też nie mogę. Dostęp, aha, dostęp do... Nikt nie ma dostępu do mojego pojazdu. Proszę opuścić mój pojazd, ktoś sobie chyba Huntera zabrał. W takim wypadku, zobaczymy, nie wiem. Chyba tak, chyba tutaj doleciał. Tak to wygląda. Nie no, niby stoi dalej tutaj. A jak go odwołać do tego, to nie pamiętam jak to się robiło. Tak czy inaczej, mogę wam powiedzieć tam, które pojazdy się opłaca, ale pewnie już sami wiecie dokładnie, nie? Z tych nowych. Oczywiście opłaca się, no jeśli
który jest taki najciekawszy do niszczenia przeciwników, do robienia różnych misji. Na pewno ten jest bardzo zwrotny i fajnie się nim lata, nawet go sobie kupiłem i ulepszyłem tam działka, że ma takie wybuchowe, on tak wolno strzela tym, ale i też ciężko trafić cokolwiek, to dupy jest, nie kupujcie go ten. Nie. Właściwie, kurde, no żaden, no. Jak chcecie sobie kupić jakiś samolot czy pojazd do zabawy ze znajomymi, to właściwie każdy jest dobry, tak, ale do zabawy. Ale nie do takiej jakiejś skutecznej gry. Na pewno Tampa jest bardzo opłacalnym pojazdem, jest mega mocna. Tampa i BWP moim zdaniem na równi ze sobą. BWP nadrabia pancerzem, Tampa nadrabia tym działkiem obrotowym i minami. BWP też może mieć miny. Opresor latający, kurcze, nie wiem jak go nazwać, masakrator. Na sesji jak go masz, to jesteś najlepszy, możesz wszystkich rozwalać. W każdej części mapy może się pojawić chwileczkę, tak? Z tych pojazdów to żaden nie jest warty. No i Insurgent oczywiście po ulepszeniu też jest bardzo dobry. Voltik rakietowy nie polecam. Oczywiście Hydra, Valkyria, tak pół na pół. Savage'a nie polecam. Ma fajne działko i rzeczywiście można nim sporo poniszczyć, ale jest... Ma tak słaby pancerz i go jest bardzo łatwo rozwalić. Gówniano się nim lata. Dukesa można sobie kupić opancerzonego, jest całkiem spoko. Czołg nie opłaca się. No i Buzard. Buzard to jest podstawa, pierwsze co powinniście kupić, jak zamierzacie w ogóle grać w GTA na online. Buzard to jest całkowity mus. Poza tymi wszystkimi pojazdami, które tutaj są, tak? Zaczynacie w ogóle grę. Pierwsze co, macie tam 1 700 000, ile on kosztuje? 1 300 000 teraz kosztuje, a normalnie kosztuje 1 700 000. Kupujecie Buzarda. Najpierw Buzard, a potem jakieś tam udogodnienia typu Opresor albo coś takiego, nie? Opresor u mnie jest tańszy, normalnie kosztuje trochę więcej, ale ja mam te takie gówniane zniżki, no. I tak to wygląda, a z tych samolotów też tutaj jakieś się nowe pojawiło. Ten Dziwoląg, ten mega lekki... Śmigłowców, ja sobie tego kupiłem kiedyś, pamiętam. Najgorszy zakup, nie można tego dziadostwa sprzedać też. Ja z tych to chyba raczej nic nie polecam. Wiem, że ten jest fajny do zabawy, samolocik. Testowałem go sobie na misjach. Jest spoko, bardzo fajnie się nim lata. I nie można go zgarnąć nigdzie z mapki. Ten jest bardzo fajnym alardem, lubię sobie latać. I jego z mapki można zgarnąć, że się często spawnuje na Sandy Shoes. A z tych pojazdów nowych to... No do zabawy spoko, no możesz sobie kupować co tam chcesz, ale tak do... Ten jest najmniej chyba opłacalny. Jego zaletą jest tylko to, że się szybko wznosi. No ale weź go zamawiaj po to, żeby się szybko wznosić. Weź ze spokój. Weź, uspokój się. Dobrze, zobaczmy czy ja mogę zamówić swój pojazd w końcu. No nie... Nie umiem już grać w GTA jak kiedyś. Dosyć, no nie mogę ty, no. Muszę polecieć do... O, może tutaj sprowadzę pojazd sobie. Zobaczymy, co ja miałem w tej przyczepie. Ale chyba miałem właśnie opresora. Opresorem sobie polecimy do hangaru. Nie wiem... O kurde! Przed chwilą tu nikogo nie było, teraz zobaczcie, ile graczy jest. Ja zawsze miałem taką zasadę, żeby nie atakować innych graczy. Ale tak mnie aż kusi, żeby tym... Nie, nie będę taki. Chciałbym przetestować tego... Huntera. Ale ja zawsze sobie go testuję na tych misjach łowca głów. Tam można by go dobrze przetestować. Na ostatnim odcinku wam pokazywałem, jak świetnie go przetestowałem, jak jak fantastycznie mi szło z zabijaniem przeciwników. No, ciężko tymi rakietkami było mi trafić, to jest kwestia wprawy, tak? Okej, okay. I cyk, zobaczcie, opresor, to jest dobry zakup, ale jak jest w niepowołanych rękach, to może innych graczy na sesji mocno wkurzać. Ale z drugiej strony można też komuś oddać, nie? Jak ktoś cię zaatakuje, nie ma bata, żebyś uciekł przed opresorem. Znaczy można, no, schować się do chaty i tyle. A tak to opresorem każdego dosięgniesz wszędzie. Zwłaszcza jak masz, no i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy masz zainstalowane rakiety. Czyli musisz sobie kupić magazyn i tamtą przyczepę ulepszającą z warsztatem i te inne pierdoły. Jak tego nie kupisz, no to lipa. Opresor jest z samym działkiem, jest do dupy. Nie opłaca się w ogóle go wtedy mieć. To wtedy go nie kupuj, jak nie masz tego. No krótko mówiąc, to takie jest GTA, jak nie wydasz kasy, to się nie bawisz. No, trzeba, jakbym miał to wszystko sam zdobywać, Jezus Maria, w sensie bez szarku, to bym jeszcze zdobywał.
No bez kitu, nie polecam. Znaczy nie polecam też kupować szarków. Dużo kasy na to idzie. Bardzo dużo. Róbcie sobie co tam chcecie. Co mnie to obchodzi? Wasza gra. Weźmy sobie Hydrosa i pokażę wam, jak się da szybko niszczyć Hydrą. Będziecie mieli porównanie, czy kupić Lasera. Laserem na pewno lepiej się steruje, tak, jest bardziej sterowny, ale na przykład ja zawsze sobie testuję pojazdy, jeśli chodzi o ich skuteczność w walce, robiąc sobie łowcę głów. To jest moim zdaniem najlepszy sposób. Wtedy możemy likwidować cele mobilne i cele statyczne. No i to najbardziej jest takim, myślę, że odzwierciedleniem graczy. Zadania, jakbyśmy mieli niszczyć graczy, powiedzmy. Okej, startujemy. No i co, i mamy działko. No i tak na pewno nie zrobimy laserem, że startujemy pionowo. Ale to nie jest jakiś specjalnie problem, nie? I pewnie się rozbije, bo dawno nie latałem. Ale Hydra jest na pewno bardziej ociężała. I wiecie, co jest jeszcze w laserze fajne? Że mimo, że on nie ma tego pionowego startu, to jeśli zespawnuje się wam gdzieś na drodze, to z tej drogi bez problemu wystartuje. Ma dużo mniej potrzebuje drogi do wystartowania. O, tam na przykład mamy przeciwnika, tak, to jest bardzo proste. Nie ma opcji, żeby to coś przeżyło działko z Hydry czy też z lasera. Podejrzewam, że ktoś mi zaraz zestrzeli, no bo Hydra to jest teraz fajny cel dla snajperów. Zobaczmy, gdzie my tu mamy jeszcze cel. Okej, tutaj musimy tak, bo jeszcze cel pamiętam na pamięć tutaj. Pamiętam na pamięć. Można pamiętać na pamięć. Ja pamiętam na pamięć, więc nie mówcie, że się nie da pamiętać na pamięć. Okej, zakręćmy. Już widzę mój cel. Czy wy też widzicie? Możecie nie widzieć, ale ja to pamiętam na pamięć, a nie. Jak ktoś nie pamięta na pamięć, to nie wie, gdzie jest. Ale ja wiem, gdzie jest. Dobra, tutaj może być trudniej. O, to nie był ten. Shit, pomyliłem się. Przepraszam. Musimy zawrócić. I... No i właśnie, tutaj laserem byśmy sobie na przykład lepiej wykręcili niż Hydrosem. Mamy tutaj... Dobra, coś tam oberwał? Zginął! Pięknie. To będzie chyba najszybsza likwidacja w historii GTA. Nie, no, najlepiej to zrobić za jednym przelotem, czyli lecisz raz nad miastem i wszystko rozwalasz dookoła, nie? Ale to zrobiłem, trik miesiąca. Dobra, tutaj będzie mi troszeczkę trudniej. Da się to zrobić, tylko trzeba tak nadlecieć odpowiednio. Cyk, cyk, cyk. O, już go widzę. Widzicie go? Ja też go widzę. Pamiętam na pamięć, więc... Hop, i załatwione, 20 tysięcy. I tak ja właśnie narobię na te wszystkie pojazdy. Robiąc sobie... Nie no, żartuję. Jakbym miał robić tylko tę misję, to człowieku, weź daj spokój. Sprzedaję fury z te stare moje, którymi nie jeżdżę. Ciekawy jestem, czy Rockstar jeszcze wymyśli jakiś update do GTA, który wprowadzi nowe pojazdy. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, bo podejrzewam, że dużo graczy jeszcze kupuje szarki. Może nie tyle tutaj w krajach wschodnich, ale na zachodzie to te szarki dla kogoś tam mogą nie kosztować aż tak dużo. Tak jak, nie wiem, ile tam, $30? To jest dużo? To jest mało dla kogoś tam, powiedzmy. To jest 30 zł, za 30 zł co kupić? W Lidlu, nie wiem, koszulkę, albo dwie pary koszulek kupisz w Lidlu. Cześć, ile tam? Ostatnio kupowałem taki pakiet trzech koszulek. Trzy koszulki chyba po, ile tam były, po 19 zł czy coś takiego. Zajebista sprawa. Swoją drogą, teraz już wiecie, skąd mam tyle czarnych koszulek i dlaczego przeważnie na odcinkach jestem w czarnych koszulkach. No dzisiaj wyjątkowo taka wojskowa, już trzeci dzień nieprzepocona. Ale tak, no. No nie, wracając do gry. Laser byłby lepszy, jeśli chodzi o takie ataki właśnie z góry, bo czasami jest tak, że jak kogoś atakujesz z góry na dół, czyli lecisz pionowo w dół na przeciwnika, na przykład na jakiś czołg czy coś, to czasami zdarza się, że Hydrą się nie zdążysz wykręcić, a laserem zdążyłbyś się wykręcić, na pewno. Z tym, że no... 6 milionów za to zapłacisz. Hydrą też się można nauczyć latać tak, że będziesz wymiatał atakując. Nie ma problemu. Tak, i też będziesz zawsze wykręcał, jeśli to dobrze ogarniesz. Ale najlepszym moim zdaniem, takim najfajniejszym dla mnie zakupem ostatnio był ten Hunter. Ciągle uczę się jeszcze latać. Obniżyłem sobie czułość myszy, tak żeby precyzyjniej celować.
i staram się w takie pojedyncze pojazdy nacelowywać, żeby je niszczyć. Najlepiej to próbować na jednej pojedynczej rakiecie. Ale czekaj, tu nie ma takich pojedynczych? Nie, tylko namierzające i ostrzał. Ale tym ostrzałem też można celować sobie pojedynczymi rakietami. Teraz będę miał z prawej rakietę i śmigłowiec. Oj, no poszły mi dwie, kurcze. A tutaj mamy samochodzik, teraz znowu z prawej. No, buzardem to bym dał radę za pierwszym razem trafić. Buzard jakiś taki dla mnie celniejszy. O, pięknie, centralny strzał. Policaje, cyk, pie... No i właśnie, też zauważyłem jedną rzecz, że te rakiety mają bardzo mały, jak to się nazywa, blast damage, czyli zasięg tego wybuchu, tak jakby. O, shit! Pociąłem go, fuu. No, ale z kolei bombki to jest zupełnie inna sprawa. Można nimi też bardzo fajnie się bawić w tym Hunterze. Ja mogę o nim gadać cały czas, w sumie na ostatnim odcinku gadałem, ale też... Ziemi z tym maleństwem. Też sobie go testowałem i próbowałem nim się nauczyć latać. Nie jest to takie proste. Trzeba sobie przede wszystkim czułość myszy zmniejszyć w moim przypadku. Miałem troszeczkę zmienione kontrolsy, tak żeby skręt myszy w prawo czy w lewo właśnie skręcał nam ogon, a nie pochylał pojazd. Bo normalnie domyślnie jest, że nam pochyla pojazd. Ale bombki są bardzo fajne, śmigłowcem to ma sens naprawdę, bo lepiej można sobie nacelować. Ciekawy jestem, jak widzi to drugi pilot, który by obsługiwał bombki, bo w menu sobie możemy zmienić, nie? Tak czy inaczej, puentą tego odcinka jest to, żebyście nie kupowali lasera, nie jest to taki super konieczny pojazd i zdecydowanie lepiej jest sobie zainwestować takiego na przykład Huntera, który jest ciekawszym pojazdem, tak? I kosztuje mniej, jest tańszy nawet jeśli nie macie tego magazynu, no ale warto sobie kupić też magazyn, mieć ten magazyn, żeby ulepszyć ten śmigłowiec. Jak widzicie, bombki są fajne, ale ostrzał rakietowy mamy domyślnie i rakiety namierzające też, nie? I rakiety namierzające mamy takie jak w Savage'u, czyli możemy nimi prowadzić ciągły ostrzał, a nie tak jak na przykład w Buzardzie, że one muszą mieć tam jakiegoś laga na przeładowanie i strzelają po dwie. Tak, tu możemy cały czas pyru, aż coś nie wybuchnie, krótko mówiąc. Nie? Także ja was zapraszam na kolejne odcinki, mam nadzieję, z GTA. Nie wiem, czy jeszcze będzie jakiś update do GTA, jeśli będzie, to wam go pokażę. Tylko będę musiał sprzedać kolejne 16 samochodów, zanim będę miał okazję, w ogóle możliwość coś kupienia. Nie wiem, co Rockstar wymyśli, ale podejrzewam, że to będzie coś z kosmitami. GTA, poważnie. To już... Już nie wiem, co mogą wymyślić dodatkowo. No już mamy Batmana, już mamy jakiś latający motocykl, rakietowe samochody, kurde, to teraz to tylko kosmici chyba zostali. Trzymajcie się, na razie, pa pa.